Wiktor przyjechał, bo za sprawą aukcji, która była wcześniej zapowiedziana. Jest tutaj 7 gołąbków, miało być 6, ale jest 7, bo Wiktor nie zdążył ode mnie odebrać gołębia na aukcję roku, top aukcję, a to jest gołąb wybitny, super zimbredowany. Przedstawimy za chwilę te gołąbki, no razem z Piotkiem, bo ze względu na to, że tam jest od 100% do minimum, jak to się mówi, 50% Piotka Bugały gołębie. Chciałbym taki właśnie prezent dla hodowców, kolegów, zbliża się nowy rok, żeby mogli sobie zakupić fajne gołębie od mistrza Polski. No, oczywiście po mistrza Polski gołębie. Michał w tym sezonie zdobył super nagrody w oddziale i okręgu i tak dalej. Piotr, wiemy, no, mistrz kategorii A, to już całkowicie deklasacja, ale jakbyś ty, Piotr, mógł powiedzieć, bo z Michałem znasz się od wielu lat. No, 10 lat. Dokładnie. Jakbyś ty, Piotr, mógł powiedzieć, co to są za gołębie, te, które dałeś Michałowi, tak? Nie, tak mogę powiedzieć, tak. Znamy się kilka lat i no, że koledzy nie wiedzą, że Michał na przykład w tamtym roku, rok do tyłu, to praktycznie żona się zajmowała tymi gołębiami. Nie było tego efektu, co ja bym sobie marzył. No wiadomo, żona futrowała, on tam je raz wywiózł w tygodniu, no dobrze leciał, ale no wiadomo, 100 km do Warszawy, 100 w drugą, czasu przyjeżdżał na wieczór, no małżonka się zajmowała i dziećmi, i gołębiami, to wiadomo jak to wyglądało. W tym roku ma stałą pracę, na miejscu i od razu co się stało? Myślę, wyniki o 50% poszły do góry. Myślę, że z roku na rok jeszcze coraz bardziej będzie szedł. Na pewno i tak to wygląda. No, no hodowcy, nie oszukujmy się, no jeżeli ktoś poświęcał gołębiom godzinę, no to choby, nie wiem jakie złote gołębie miał, no nie zrobi tego co na pewno ja. No, ale to nie mówię, że ja mam też, jak jadę z węglem, to moimi gołębiami się poniedziałek, wtorek na przykład zajmuje żona. A najważniejsze rzeczy to jest środa, czwartek, piątek. I wtedy jesteś w domu. Wtedy jestem w domu, ale poniedziałek, wtorek to jest praktycznie wypoczynek dla gołębia. Uspokoić się, ma się wyciszyć i tyle. No. Poniedziałek to praktycznie po locie gołębi nie wypuszczam, żeby się doszły do siebie. Wtorek samce, bo samice to jest przeganianie albo coś, to moja tego nie zrobi. Najważniejsze 3 dni w czasie lotu jest środa, czwartek, piątek. Żeby był hodowca w te dni, przynajmniej nie mówię, że był. Pracuje na miejscu, rano oblot, wszystko idzie sobie to, jak jest ambitny hodowca, wszystko idzie to zorganizować. Znam moich kolegów, pracują też zawodowo po 7 godzin i są mistrzami Polski, w trójce w Polsce, wszystko idzie sobie koledzy zorganizować. Ja powiem tak, no wiadomo, nie każdy może być mistrzem Polski. Trzeba zacząć od oddziału i tutaj się pokazać, nie w jednej kategorii, ale ja jestem zadowolony nawet z siebie, no wiadomo, przy pomocy twoich gołębi zrobiłem, jak to się mówi, w 7 kategoriach jestem na pudle, dokładnie w 8, bo jeszcze doszła drużyna lotników, też mam najlepszą, także w 7 jestem, w 8 i 4 razy jestem mistrzem. Także jest fajnie, mam najlepszego lotnika dorosłego, rocznego i najlepszego lotnika w kategorii C. Tak? Miał, a co ci pozwoliło ten sukces zdobyć? No co mi pozwoliło? Na pewno pozwoliło, jak to Piotr powiedział. Przede wszystkim, gołębie miałem dobre, bo z Piotkiem współpracuję od wielu lat. Współpracuję, to jest duże takie te, bo jak pokażemy trochę gołębi, to część gołębi mam od Piotka w prezencie. Nawet w tym roku dostałem 2 super gołębie od Piotka. Też to były w prezencie z najlepszych jego linii. Pół siostra albo pół brat to będzie mojego najlepszego lotnika. Tak, to siadał. Szkoda, że 1-0 brakuje, bo na 99,9 to byłby najlepszy lotnik do tej pory, może w historii, trudno. Ma zera i no do 200 km, ale nie ma do zera. Zabrakło. Ale miejmy nadzieję, że na drugi rok się poprawi, albo coś. No. Zobaczymy. No i druga sytuacja no to była taka, że wziąłem tą stałą pracę na miejscu. No i jestem przy tych gołąbkach rano, po południu. Wyrzeczenia cały czas są, bo Piotrek jest świadkiem. O godzinę nie w 4:30 to ja już dzwoniłem do Piotka. Piotrek był w Szczercach Opolskich, a ja byłem pod Piotkowem. 60 km od domu i czekali mi tylko. A Piotrek mnie dzwonił o 5 rano i mnie budził, wstawaj młody, już do roboty. Tak? No. Ja byłem 60 km od domu z gołębiami na trening. Ja a Piotrek rozumiem, był tak samo. A inni hodowcy... A jedni hodowcy o 9, co ja już mam o 8, wszystko porobione na tip-top. Czy o 7 nawet, jak wszystko idzie sobie porobić. I mówię, drodzy hodowcy, ja przykładowo na godzinę 7 rano już musiałem być w zakładzie
zakładzie pracy. A do 7 musiałem się wyrobić z treningiem, wywózką, żeby to porozdzielać, obrządzić i jechać do pracy. Także wyrzeczenia są bardzo duże, nic za darmo nie przychodzi. Dobre gołębie, ciężka praca, systematyka. Znam ludzi, co pracują też systematycznie, wszystko robią i są mistrzami też Polski, czy na pudle w Polsce. Wszystko idzie, no wiadomo, trzeba chęci, najważniejsze w życiu chęci. Dokładnie. Dobre gołębie, zdrowe gołębie. Gołębie, o tutaj Michała Pawul, to są gołębie bardzo wyjątkowe, bo Michał jest taką w sumie gwiazdą w sporcie gołębiarskim, bo jakby nie patrząc, obraca się w kręgach takich mistrzów czołowych na rangę Polski od już wielu, wielu lat. I Piotrek Bugała, kiedy tutaj zasiedlił Michała Ptaki, no to pomógł tą jego hodowlę o jakiś tam procent, tak? Tylko pamiętajmy jedno, że Michał jest osobą, która od wielu wybitnych hodowli posiada materiał i to mogą właśnie być rodzina Mentel, przecież masz gołębie od Darka Marciszewskiego, czyli od naprawdę wyjątkowych hodowców, którzy się od wielu, wielu lat liczą w randze takich naprawdę topowych nazwisk rangi polskiej, tak? Dokładnie. Drodzy hodowcy, powiem wam jedno, bo ktoś powie, że przykleiłem się do Piotra Bogały czy do Darka Marciszewskiego, jak zrobili wyniki. Nieprawda. Ja Darka Marciszewskiego czy Piotra znałem, jak robili wyniki dobre, ale Darek nie miał żadnej olimpijki i z roku na rok był taki nieszczęśliwy, bo mu zabrakło pół konkursa i jakiś tam punkcik, a ja mówię zawsze, Darek poczekaj, będzie dobrze, poczekaj i wystrzeliło, miał olimpik. U Piotka tak samo, super wyniki, zawsze coś brakowało, powiedziałem poczekaj, będziesz mistrzem Polski, jesteś mistrzem Polski. I nie przykleiłem się do was, jestem z wami już od wielu lat. Michał, słuchaj, ja powiem inaczej, to każdy hodowca poprze. Lepiej się przykleić do mistrzów Polski niż do tych, co handlują tylko gębiami. A my nie handlowali, że jakieś, tylko że ja wspierałem, ja nie. Dokładnie. Ja zawsze to gadam, Michał. No. Jeżeli z górą zaczynasz trzymać, no to z góry skąd. Jeżeli z dołem, to nadal skończysz, czy w życiu, czy wszędzie. I tak jest z gołębiami. No. Zawsze mówiłem, przyklejałem się, jak to przyklejałem, może źle. Przysiadałem się na drinka, na kawę z kolegami. I no, że ja byłem na tyle cwany, że wyciągałem 10%, bo niektóry lał wodę za przeproszeniem, a niektóry widzę mądrze. Gada mądrze, trzeba się zastosować. Zastosowałem, wyszedł efekt i do dzisiaj stosuję. O to chodzi. I mnie to tak boli, jak niektórzy za przeproszeniem za Bozna robią albo coś, siedzi, kawę pije albo coś, że w złą stronę hodowców, młodych hodowców, złą stronę nastawiają. Zniechęcają. Niektórzy hodowcy zniechęcają, no ale zejdźmy, jak to się mówi, z tych hodowców. Jak to jesteśmy w swoim gronie. Jestem zadowolony, że znam cię od tylu lat i na ten rok, że jesteś mistrzem Polski. Darek jest czwarty w Polsce. Może tak będzie, że będziemy razem na pudle. No. A może. Widzisz, marzenie, jak Tadek Pałka powiedział z 2 lata temu, bodajże moje marzenie, Tadek jeszcze mówi, jakbyśmy kiedyś byli na pudle. Co się okazało? 2 lata. Jesteśmy. No o to chodzi. Dokładnie. Tutaj zrobimy tak, że te gołębie, które trafiają na aukcję, zaprezentujemy, bo są to ptaki bardzo szczególne, bo no nie oszukujmy się, Michał to, co podkreśliłem wcześniej, te połączenia gołębi, które na aukcję trafiły, zrobił w 50%, a w większości 100% gołębi na oryginale Piotra Bugały. Może pokażemy 3 stare gołębie, do tego nie będziemy wszystkie, bo młode to więcej, Michał oczywiście, to, oczywiście. Ale ja Piotrek te najlepsze moje gołębie, co stwierdzi, to myślę to tam... Które się najbardziej u mnie sprawdzają. Tak jest. Piotrek, przyjacielu, ale ja 3 gołębie, to bym mogę pokazać 5, no, bo 3 to skrzywdzę 2 pozostałe. Ale to bym musieli, to ten materiał bym musiał 3 godziny. Ale twoje gołębie u mnie, które zostały w rozpłodzie, są wyjątkowymi gołębiami. Ale mówię, one są wybitne, dobre, nie ma, że u mnie jest 100% wybitnego. Ale to, co zostało u mnie, przede wszystkim, od paru lat podchodzimy do siebie jak przyjaciele, lepiej czasami jak rodzina. No. Konsultujemy czasami, jak to w życiu bywa, jakieś problemy nawet i w gołębniku zdrowotne, konsultujemy, pomagamy sobie jak możemy i w gołębiach tak samo. Ja wiem, że od ciebie jak dostaję coś, to jest coś wyjątkowego, czy kupuję, czy dostaję, to nie ma znaczenia, bo nie mogę też żerować na tobie, muszę kupować, bo ty płacisz za gołębie i muszę ci tak samo płacić. Chciałeś merwę. No. I przywiozłeś mi. No, nie będziemy o pieniądzach, bo to drogi gołąb. Nie będziemy drogi gołąb, ale nie będziemy, którzy mówią, że 100 zł. No, za 100 zł to możemy jechać, kupić nie wiadomo co. Kawę wypić z merwem może. Tak, że nie będziemy o pieniądzach. Za te pieniądze, ja powiem, są tylko tyle. Za te pieniądze z Holandii się sprowadza samochody. No, ale mieszka z tym, nie gadajmy o pieniądzach, bo niektórzy może myślą, że tego. Bo wezmą to. Ale wolę jednego nieraz teraz prowadzić gołębia,
coś swojego dorzucić i myślę, że to szybciej dojdzie do efektu niż takiego taniego gołębia i tak to wygląda u mnie. No. Ja tu zaraz zademonstruję parę gołębi z Piotkiem, parę jego gołąbków i tych młodych siedmiu. Młodych to się tam no, mówisz, młodych, bo bardziej wiadomo. Młodych to siedmiu. Ja powiem dlaczego te gołębie... Ja tutaj powiedzmy inaczej. Gołębie zaprezentujemy, ale jeszcze do Piotra mam pytanie. Jakbyś ty mógł powiedzieć, bo z Michałem znasz się od wielu lat. Michał, jakie ma gołębie? Dobre, złe? To są lipa z gołębiami? Myślę, model mnie to bardzo dobre. Tam zawsze nie mówię, że na moich no bazuje, bo nie ma takiej opcji. Każdy szuka, ja nie powiem, powiem hodowcom, dlaczego to zapytałem. Piotr z Michałem zna się 10 lat. Znają się nie na formie takiej przyjaźni, że się kontaktują raz do roku, tylko rozmawiają z sobą kilka razy dziennie, nie? Kilka razy dziennie, a kilkadziesiąt razy w tygodniu, tak? A w czasie lotu to wiadomo. I znają się w sumie jak bracia, a dlatego zapytałem, jak Piotr ocenia gołębie Michała. Bo jakbyśmy nie patrzyli tutaj, no to Michał jest osobą, która faktycznie w tym gronie hodowców człowiek się jakby obraca i posiada, no tak powiem, zajebisty materiał rozpłodowy. I to pokazuje tych zwycięzców, które właśnie siadały w tym roku na oddział, bo przecież Michał w tym roku za ile? Za 12 tysięcy sprzedałeś gołębia, tego najlepszego lotnika, tak? Dobrze to mówię? No dobrze to mówisz, ale mówię. No poszedł, poszedł do trzykrotnego mistrza okręgu. Więc gołąb poszedł naprawdę za fajne pieniądze. Ale to co zawsze powtarzamy, jeżeli gołąb ma wartość, bo nawet z Piotrkiem dzisiaj mieliśmy sytuację, dzwoni do mnie klient, który mówi, że ma gołębia pierwszego z Brusel i tak dalej, ale co z tego, jak ten gołąb nie ma rodowodu, nie ma dokumentów i takiego gołębia nie sprzedamy, jeżeli gołąb ma dobrą bazę, gołąb ma dobrą bazę krwi rodziców i ma dobry wynik, ten gołąb jest warty każdej jednej pieniądze. Ja tego tak mogę powiedzieć, że ma konkurs tam pierwszy, czy w strefie z Brukseli, może ktoś się lubił, ale u mnie taki gołąb to... U mnie miałem takiego gołębia na 10 tysięcy, siadł pierwszy z deszczem, z wiatrem i ja go zlikwidowałem, wydałem prawie za darmo. Bo u mnie taki bytu nie ma, raz mu się udało, wiatr go przywiał, paskudna pogoda, to w paskudną pogodę to kaczki. Dokładnie. Wtedy są warunki idealne, jak gołąb walczy. Ja lubię takie gołębie, co na pierwszej stronie. On nie musi być non-stop pierwszy. Drugi, piąty, siódmy, dziesiąty, piętnasty, ale pierwsza strona. To są dla mnie gołębie wyjątkowe. No, do takich gołębi trzeba rokiem nie dojdziesz. Trzeba lat dochodzić. Dokładnie. To robimy stop cięcie i przechodzimy faktycznie do tej prezentacji tych topowych gołębi. Drodzy hodowcy, pierwszym gołąbkiem, ten gołąbek miał być przeznaczony na aukcję top, aukcja roku u Wiktora, ale nie zdążył dojechać, zanim puścił tą aukcję. To jest mój, powiem tak, to jest najlepszy gołąb, jeśli chodzi tutaj na aukcję. To jest totalny imbred, córka razy ojciec, od Piotka po Kopmania go nazywam, 3/8. To jest gołąb wybitny, który dał bardzo dużo czołowych konkursów. Coś na ten temat może, czego się wywodzi, może Piotrek powiedzieć. Z matki strony to jest 100% Kopman. Jedne z najdroższych gołębi, jakie Pruski kupił u Kopmana, czekał 3 lata. Ojca, dziadka tego gołębia odkupili łepuchy. Mają do dzisiaj. Dziadka tego gołębia. Dobrze gadam, na pewno. A z ojca strony to był prezent od Waldka Piszczały w 11 roku bodajże, jak się nie mylę, tak. On był niebieski, biała lota i ten gołąb mi praktycznie uciągnął chyba 4 gołębie i mi zwiał z woliery, no. I tak to wygląda, no. Ale super gołąb. Wybitny, jeden z najlepszych rozpłodowców gołębi, no nie u ciebie. Najlepszy. Najlepszy. Dlaczego? Powiem teraz dlaczego najlepszy. Na tą chwilę ten gołąb w tym roku dał najlepszego lotnika oddziału, 7 lotnika oddziału, 3 lotnika okręgu, Ubieńka, wnuki tego gołębia, lot narodowy, 2., 4. i 10. Z tych gołębi pomogły Bieńkowi tak samo u Pawelca wygrać Mercedesa. Wnuki tego gołębia u Janka Macierzyńskiego kapitalnie siadają. U mnie tak samo czołowe i pierwsze nagrody dzieci z tego gołębia siadają. Także co bardzo... Co ja mogę jeszcze dopowiedzieć, bo Kopmanka była z moim czerwonym Pita Mandersa parowana też. To wydała mi dzieciaka, co raz z 1/300 z upału bodajże nad moimi, choć miałem chyba z 8 pierwszych, już nie pamiętam. 10 minut jeszcze wyprzedzenia zrobił te dziecko. Było pierwsze na oddział, 3., 5. i wywiozłem z Opola na trening i ten z Opola nie przyszedł. Półbrat, tak jak mówisz. Półbrat do tego. No roku. Tak jest, bo ty same matce po innym ojcu. Półbrat. Tak jest. Dlatego mówię, powiem tak w skrócie jeszcze, to jest gołąb... 3407 o numerze. Z babki strony na top aukcji jest z babki strony. Kopmanka to jest od pruskiego tam gołąb włożony. Mikty Man. Z babki strony na tego gołębia. Czyli ciotka do tego. Ciotka. Siostra do twojej. Półsiostra do twojej.
z babki strony, bo to je po córce, a babka z babki strony tam jest gołąb na to Bałtyckie. No, dlatego mówię, półsiostra do twojej, do matki tego gołębia. No. No, dobrze mówię. Powiem tak, dlaczego ten gołąb uważam, że jest wyjątkowy. To, że bardzo dużo z tych gołębi się pokazało, to jedno. Ale druga sprawa. Inbred jest taka jest to konfiguracja. Ten samczyk, ten 6-sameczki, był zaparowany od łepuchów z Ripleya z inbredowaną samicą, którą kolega zakupił za duże pieniądze u łepuchów. Pożyczył mi na jedne jajka. Uhodowałem taką samicę 400. Ta 400 dała mi fajne już młode, które latają super. Dlatego zaparowałem tą 400 na ojca i to jest taki fajny, totalny inbred, który... To co to jest na Ripleya? No, powiem tak, no tam dalej już jest, ale babka tego gołębia jest zimbredowana na Ripleya. Tam chyba dwa razy wnuczka była. Rozumiem. Na Ripleya. No zimbredowane bardzo, bo tam kolega Emil zakupił, mówię, gołębia u łepuchów za duże pieniądze. Ja ci siostrę matki dałem do rozpłodu, Piotrek, tą piękną taką w tamtym roku. Rozumiem. No, także to mówię, to jest wyjątkowy gołąb zimbredowany na mojego najlepszego rozpłodowego samca, który dał po prostu i nie tylko u mnie, ale i w całym świecie super gołębie, super lotniki, najlepsze lotniki. Ubieńka tak samo w tamtym roku był chyba najlepszym samcem na tam jakiś region w Szwecji. Także on nawet nie ma o czym gadać. Najlepszy gołąb, najlepszy gołąb. Fajny numer ma. 3 ósemki 0166, bo to jeszcze zaprzelotowałem 12 rok. I dlatego mówię, to jest gołąb, uważam, najlepszy. Dokładnie taka sama konfiguracja, jak Darek dał na top aukcję tego młodego. Ten gołąb jest tak samo zimbredowany. Top aukcja się cieszy dużym zainteresowaniem, normalnie to jest... Nie, bo ten gołąb był szykowany pod tą aukcję. Nie zdążyłeś po prostu, Wiktor, dojechać, a ten gołąb był... Jest kapitalnie ułożony gołąbek. Tam nawet, no nie ma, nie to, to jest samica, bardzo duża i to jest jedyna samica, którą odstępuje. Pozostałe będą samczyki, ze względu na to, tamte są samce przelotowane, bo mam za dużo samców, a wybrałem gołębie minimum 50% Piotra Bogały. Oczywiście z par, które są dwa u mnie po lotach. Dwa były, dwa są. Na tą chwilę mówię, miałem do lotu 50, 48 mam po lotach młodych. Drugim gołąbkiem jest gołąbek 741. To jest 100% linia Piotra Bugała. Matkę przedstawiałem na wcześniejszych filmach czerwoną, a ojca ma Piotr w ręku. Może Piotr przedstawi tego ojca, co tam z tego gołąbka się po prostu wywodziło. Ten gołąb się wywodzi z jednej strony, co Paweł lata bodajże z mętlem. My odkupili w 08 albo 07. No część gołębi likwidował, tam gołębie, no super, na tamtych latach lotował w Tarnowskich Górach. Co ja mogę powiedzieć o tym gołębiu? Jego dziadek, jak się nie mylę, bo bodajże w jakiejś kategorii był 6 w Polsce, ale co mogę powiedzieć, ten gołąb ma 4, 6, 17, 09 rok. On bodajże był raz 5 na oddział, ale nie, co mogę powiedzieć o bracie z gniazda. Nakarpiany brat był z gniazda, to co mogę o tym, jako roczny w ziemi gliwickiej bodajże na 350 hodowców, tam 4 oddziały lotowało. Najlepszy lotnik rejonu, najlepszym lotnikiem rejonu, 11 konkursów. Jako dwulatek zrobił 12 konkursów. 13 nawet konkursów. 13 i później jako 3-letni miał 3 konkursy. Wywiozłem go tam na 40 km do dzisiaj leci albo jastrząb, albo druty. Był przepiękny, nie? Nie dość, że był super lotnikiem, to jeszcze jednym z najładniejszych moich gołębi. Ten jest połowy, bo tata był, a tamten był nakarpiany, bo lata Paweł z młodych gołębi wybrał mi matkę tego gołębia. Na stronie swojej masz jeszcze zdjęcie tamtego brata. Tak jest, bardzo ładny, 4,6,18 był, super gołąb, liczony bodajże jako roczny gołąb, do kategorii też, super wybitny gołąb. No. Ja powiem tak, ja przedstawię tam matkę tylko słowami, nie będziemy te. Matka jest tak samo oryginalnym gołębiem od Piotra Bugały, czerwona samica, o numerze
0331 z 14 roku 4976 czerwona. To jest Rita Mandelsa. To jest córka właśnie. Bo to jest nie na twojej obronce, bo to by wtedy później go. To jest z Pita Mandelsa, a mama to była ta Hubenka, takie białe. Ciemna białe pióra. Białe piórka, ona mi już w tym roku jajka nosi takie kanalcze. Ale jak córka jej. Córka ma w H kategorii w tym roku 15 koeficjent. To myślę, w tamtym roku by była trzecia w Polsce. Dokładnie. Czyli pół siostra, ciotka do tego młodego, którego odstępuje. 15 z hakiem ma do H. W tamtym roku by była trzecia w Polsce. W H kategorii. Tak to wygląda. To jest z rodziny to jakby mojego pedała też. No, dokładnie. No bo Pete Manders dał tego pedała. No, tak. A pedał został sprzedany do Wodowca. No, za fajne. Do Artura, którego pozdrawiamy, no na pewno. Artur naprawdę zakupił fajne ptaki i przy okazji za dobre pieniądze. Pieniądze, no. Artur, mówimy o Arturze z USA. Tak jest, o Arturze z USA. No. Też go pozdrawiam tam na pewno. Czy wcześniej, czy później na pewno go odwiedzę, bo mnie zaprasza. No. Trzecim gołąbkiem jest gołąbek o numerze 24. On jest na DV-owskiej obrątce. Brat jego został sprzedany na poprzedniej aukcji. Tego gołąbka zostawiłem dla siebie do rozpłodu, ale z powodu, że mam za dużo samczyków w lotowym, jego brata, pełnego brata, przekładam z lotowego do rozpłodu, żeby zawsze można było go wycofać do lotowego, a tego przeznaczyłem na aukcję. Jego matka jest od Piotka Ciemna Hubenka, którą trzyma Piotrek w ręce. Może Piotrek coś powie o tym gołębku. Ten gołąb ma numer 6494. Jest to córka mojej ciemnej. Ona jest prawie identyczna. Jakby wziąć matkę, to no taka sama. No. Łeb trochę siwawy. Co ja mogę o tym gołąbku powiedzieć? To jest córka ciemnej, a z ojca strony to jest z takiego niebiesko-białota. Bodajże jego brat był w pierwszym lotnikiem na młode w okręgu, nie wiem o jakiego hodowcy, bo Krzysiek tam wtedy sprzedał. Co ja mogę jeszcze powiedzieć, ten ojciec tej samicy to mi wydał 2 lata temu najlepszego lotnika oddziału 6x6 na młode loty. No super, no to co po ciemnej pochodzi, to nie ma lepszej samicy, numer 1 w rozpłodzie nadal jest. No, co sparuje, co dołożę każdego samca, co ja mówię nawet z administracyjnego gołębia Zabrze, jakbym złapał i dołożył, to też by dzieci latały. No. Tak to wygląda u Michała, bo ja tak, co zauważyłem po ciemny, tak roczne, tak 500 upał to nie gonię, a za dwuletnie to są gołębie nie do zniszczenia. Od 100 do 800 umie rąbnąć ze 100 km pierwszy konkurs i z 800 to też. Właśnie, to jest właśnie ta ciekawostka, że u Michała te gołębie zaczęły... Jako roczne, tak? Już jako roczne. Właśnie... Mam na nich dyplomy, no. Na dzieci po tej samicy, które po prostu no, latają naprawdę i 500 i 800, no i wiadomo, i ze 100 potrafią też dyplomy robić. Także kapitalna samica w rozpłodzie u mnie się sprawdza. Kreuje się, wiadomo, na jedną z czołowych samic w rozpłodzie. Jedna z najlepszych samic. Powiem tak, jeszcze tam powiem jakie słowo ojcu, żeby nie było, że jakiś administracyjny, jak to Piotrek nazywa. Ojciec tego młodego, to jest mój taki słynny Huben, ja go pokazywałem na jednym filmie. On był lotowany jako roczniak, on miał najgorszy konkurs 20 w oddziele. Miał jako roczny 9 konkursów, zaginął, później wrócił. Ale co jest najciekawsze? Jego syn w tym roku jest najlepszym lotnikiem oddziału jako roczniak. Także no półbrat tego gołębia. Mimo, że z Piotka gołębi jest kapitalna linia, no to z mojej jest dołożone. Te. No i on jest siostrzeńcem do tych samic, które 12 pucharów zdobywały. Także to są nakrzyżowane, mówię, moja linia na Piotka, na chyba najlepszą linię. I jest bardzo dobry gołąb. Uważam, że będzie ktoś zadowolony, a mówię... Brata z gniazda zakupił bardzo czołowy hodowca w Polsce na aukcji, kilkakrotny mistrz okręgu. Pozdrawiam Daniela. Gołąbek 722. On wywodzi się z Piotka samicy, którą Piotrek ma w ręku, a ze strony ojca jest od Adama Maraska, która babka była 4. w Polsce u Adama Maraska w kategorii C i chyba 11. w Polsce też była w drugim roku. Też w kategorii C. Także, a co do matki, to Piotr przedstawi tego gołębia, bo to jest wyjątkowym gołębiem. Ten gołąbek się wywodzi, tam ma numer 1954, 14 rok 0166. Ja miałem od Krzyśka 07, ta samica w tym roku mi padła, ta matka tego gołębia. To jest prawnuczka, zaraz ja wnuczkę, prawnuczka Bolidy, a Bolidę to był jeden z lepszych gołębi od Westretę. Bodajże 7 razy pierwszy konkurs, z tego co się nie mylę, a z ojca strony to jeszcze lepszy gołąb, bo mojego 5715, 09 rok,
ten gołąb był 12 konkursów, 13 konkursów, a jeszcze tak mogę, 7 lotów do B kategorii miał bodajże 7 czy 8, 8 zwalony, to był 7 lotnikiem Polski w B kategorii i na następny rok był 17 lotnikiem Polski i 2 razy drugi w B kategorii w okręgu Katowice. Ojciec od tego, do dzisiaj tego 15 mam, a ten 15 w tym roku był parowany z moją ciemną. I tak to wygląda, no super z jednej strony i z drugiej strony super gołąb. A co powiem jeszcze o tej samicy, ja przykładowo, co już u mnie sprawdziłem w rozpodzie. To była babka najlepszej rocznej okręgu 2017, jednocześnie. Tak samo jak i ten 3 ósemki, tak samo jak i ta samiczka i moja stara psa. To były po prostu, to jest babka najlepszej rocznej okręgu w 2017 roku. Ja mówię, co jest dobrego, to zawsze czy u kogoś, czy u Kowalskiego, jak jest coś dobre, to i dobre ręce jak wejdzie, to będzie dobrze latać. Tak, i tak to wygląda. No. Podobna tak, jest do matki strony, bo mama tak głowę. Z Bolitkę, nie? Tak. Ja miałem jeszcze jej półsiostrę 11. 2411. Która dała ubieńka właśnie tą jedynkę. Także była, no mówię, to jest linia tak samo. Stare gołębie, bo dziadek to 9-5 u Pruskiego był, no nie żyje, ale to był jeden. Te, ja mówię koledzy, jakie stare, stare, te stare linie westre, te hubeny, te stare. To były Pita Madersa, te stare gołębie, no nie wiem czemu tak się w Polsce sprawdziły. Te nowe, wiadomo, dzisiaj każdy nowe wprowadza, ale ja myślę, te nowe, co ja też prowadzam te nowe gołębie, to na razie nie dorównują do tych starych linii. U mnie przynajmniej, no. Tak to wygląda. No. Jest to gołąb też przelotowany. Powiem tak, ten gołąb u mnie siadał pierwszy i drugi. Dlaczego go wydaję? Ktoś powie, że taki gołąb nie wydaje się. Wydaje go dlatego, bo Jaszą go pognał i uderzył lekko w drut. Lekko skrzydełko miał po prostu spuchnięte. Wiem, że już nie będzie z niego lotnika, a do rozpłodu się idealnie nadaje. No i trzyma skrzydło. Tak, wszystko jest ok. A z czego się on wywodzi? Jego matką jest córka 3 ósemki, Kopmana od Piotra. I od wypuchów tej samicy zimbredowane na Ripleya. A ojcem tego gołębia jest gołąb, oryginalny gołąb Van Dyke. Jest wnukiem Rambo i prawnukiem Rambo. Zimbredowany gołąb na Rambo jest ojcem, a od strony po prostu matki jest 3 ósemki i od wypuchów imbred na Ripleya. Kapitalny gołąb uważam w budowie, Piotr sobie go zobaczy, oceni, a ja przedstawię następnego gołąbka. Drodzy koledzy, następnym gołąbkiem jest gołąbek 756, też gołąbek lotowany. Powiem tak, mam tu rodowody, zaraz sprawdzę, a może Piotr powie coś na temat tego gołębia, czy w ogóle je... Nie, super, ale to widać nawet, patrz. Bo dobrze, te pióro ma tego, a tu już jak go jaszczą wychodzi, ale zdrowe pióro, ale widać, że był uderzony. A przede wszystkim wiesz, gołąb z tipesem, gołąb lotowany. No. Kolejna sprawa, że gołąb jest fenomenalnej budowy, że ja go oglądam wcześniej i wiesz, i druga sprawa to jest gołąb, który... Ogonę i w jedno pióreczko. Tak, ale gołąb, który przede wszystkim wiesz, jest super, super rodziców, tak? No. Także drodzy hodowcy, mam rodowód już na tego następnego gołąbka, 756, ten gołąbek wywodzi się z góry, Belg 08 21 902 39, to jest oryginalny gołąb Michael van Limp, jego dwoje dziadków wygrywało na rodowe loty, rodowód ojca jest do Wglenądu, a ze strony matki jest 10007, gołąb u mnie lotowany, wyjątkowy, to jest pełna siostra 10001, którą Bieniek ode mnie dostał w prezencie, po której ma, jak już mówiłem, wspaniałe lotniki i zresztą sama latała kapitalnie, bo była 4. lotnikiem oddziału Piaseczno. Ja tej 07 zostawiłem u siebie do lotu. Ta samica mi nigdy nie robiła mniej niż 9 konkursów, jest przeznaczona do rozpodu, bo ma złamane skrzydło. Ale powiem tak, no wiadomo, z czego się wywodzi tam samica. Ojcem tej 07, czyli dziadkiem tego gołębia, jest z powrotem 3 ósemki, Kopman od Piotra, a matką była z 08 roku 2411. Co to był za gołąb 2411? Może Piotr chociaż dwa słowa na ten temat powiesz. To też był z bolidy mojej, z bolidki, to córka, nałożony na... Bodajże, jak się nie mylę, ja tego gołębia sprzedałem później, od laty taki bodajże drugi na oddział lotnika super miałem, to no z matki strony to jest moja bolida 246, 07 rok, a z ojca strony to był od laty gołąb.
co tam siadł bodajże drugi na oddziałach, z tego co się nie mylę. Dokładnie. Drodzy koledzy, ostatnim gołąbkiem przeznaczonym na aukcję jest gołąbek 742. A ten gołąbek wywodzi się. Ojcem tego gołębia jest DV 01234, 15 rok 304. To jest 100% gołąb Kopman, jest to wnuk Cassiusa i wnuk Miss Ermerven. Zaparowany był matką tego gołębia. Jest gołąbek oryginalny od Piotra Bugała, 0166, 13 rok, 2982. To jest niebieska nakrapiana samica. Kapitalna samica, w rodowadzie mam od Piotra, to była piszała pałka, ja zakupiłem u Piotra wtedy dwa młode do rozpłodu. To jest z tego, co ja widzę, to jest, tu masz. Do Ameryki poszedł ten gołąb. Brat siadł raz pierwszy, drugi, bodajże 12 konkursów, 13 rok też, z tego łączenia poszedł w tym roku do Ameryki, do Artura. I mówię, i matka u mnie już dała gołębia takiego, siódmy lotnik oddziału, który siadał kapitalnie pierwszy na oddział i także. Także no mówię, odstąpiłem tu dla kolegów. Fajnie utrzymane. No, fajne gołębie po lotach, z powodu takiego, że mam za dużo troszeczkę samczyków i nie będę nich, jak to się mówi, dorabiał cel. Wolę podzielić się i zrobić dla ludzi fajne prezenty, żeby po prostu mogły sobie na święta zakupić fajnego gołąbka. Także bardzo, ale to bardzo dziękuję Piotrowi, że przyjechał do mnie. Posiedzieliśmy jak koleżeńsko. Tak jest. Święta nadchodzą, niech nikt nie myśli, że my tutaj urządzamy libacje, pijemy i coś w tym stylu. Szanujemy po prostu siebie i odwiedzamy się dość często. Pozdrawiamy wszystkim, dobry lot życzymy, zdrowych, spokojnych świąt. Ja również. Zdrowych, właśnie wesołych świąt dla wszystkich kodosów w Polsce i za granicami. I pamiętajcie zawsze to, co podkreślamy na materiałach wideo. Małą ilością do sukcesu, a słuchając się takich ludzi jak właśnie Piotr Bugała czy Darek Marciszewski, dojdziecie bardzo szybko do tych sukcesów, które osiągnęli oni. Dobre gołębie. Zdrowe gołębie to w sumie i trochę pracy hodowcy od siebie. Zobaczcie najważniejszą rzecz. Te ptaki, które trafiają do nas na aukcję, są naprawdę fajne budowy. A dlaczego to mówię teraz? Bo Michał, te ptaki, które dzisiaj przygotował, to nie bagatela, można by powiedzieć, to są gołębie fenomenalnej budowy. Jak ja patrzę na te ptaki, dokładnie. I to jest najważniejsze, by takie gołębie kupować, bo z takich gołębi dojdziecie do fajnych wyników. A Michał jest taką osobą, która jest bardzo podatna właśnie na to, żeby te gołębie jak najlepiej wyglądały i do tego się dokładamy. Drodzy hodowcy, jeszcze tak ostatecznie. Co świadczy o gołębiach moich, że są fajne w budowie? Mam trzech reprezentantów na okręg, z okręgu na ogólnopolską wystawę właśnie w standardzie. Czyli to świadczy samo za siebie, że są gołębie fajnie utrzymywane, zdrowe. No i wiadomo, z dobrego materiału, żeby wiadomo, też wyszedł pudzian. Tak jest, no. Tak, jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiamy, dużo zdrowia, udanego sezonu, udanych wystaw, jak to się mówi, wesołego Sylwestra, hucznego przede wszystkim. Upojnego. No i mówię, i jeszcze raz, dużo zdrowia. Dokładnie, dobry lot. Pozdrawiamy, dobry lot. Cześć.